W tym tygodniu zaprosiliśmy do udziału w treningach z pierwszą drużyną Krystiana Okoniewskiego i Filipa Koperskiego. Jest to dla nich taki pierwszy kontakt z pierwszą drużyną. Myślę, że to byli zawodnicy, którzy tutaj w naszej opinii, w opinii też trenerów najstarszych roczników Akademii wyróżniali się. Trener Stokowiec stara się w miarę możliwości bywać na meczach najstarszych drużyn juniorskich i drugiej drużyny i w miarę na bieżąco śledzić tutaj poczynania młodych zawodników. No i tych zawodników postanowiliśmy, że przed tym okresem takim właśnie świątecznym czy przygotowawczym im chcemy się tutaj przyjrzeć. Z pewnością jest to dla nich też taki moment trudny, bym powiedział. Trudny albo... Może taki moment, w którym wkraczają, powiedzmy, zupełnie inne środowisko, tak? Z drużyny takiej, w której doskonale wszystko znają, gdzie są ich rówieśnicy, do drużyny naprawdę już dorosłej, a także do zawodników, których dotychczas znali jakby jedynie z boiska, jedynie z telewizji, więc na pewno jest to jakiś taki ciężar mentalny i myślę, że to widać, aczkolwiek z premedytacją robimy taki krok, trzeba tych zawodników włączać, trzeba ich tutaj próbować i myślę, że takie treningi na tym etapie, treningi z pierwszym zespołem, jest to dla nich takie wyzwanie, jest to dla nich sprawdzenie, widać, że jest to też dla nich radość, bo to też są zawodnicy, którzy się cieszą, że tutaj są w tym momencie, także zostają po treningach i starają się z tego skorzystać jak najbardziej.